Cześć, w tym wideo pokażę Ci kilka niesamowitych, po części darmowych narzędzi AI, które pomogą w pozycjonowaniu Twojej strony internetowej poprzez tworzenie stworzonych przez AI zoptymalizowanych pod SEO wpisów na Twoją stronę internetową. I nie przedłużając, już przechodzimy do pierwszego narzędzia, które jest naprawdę mega i jest w zupełności darmowe. To rozszerzenie, darmowe rozszerzenie do przeglądarki Chrome Chat Sonic. Jak widzisz, mnóstwo ocen, bardzo dobrych ocen, 4,9 na 5. I to rozszerzenie świetnie właśnie sprawdzi się, jeśli masz stronę internetową na WordPress, którą chcesz pozycjonować. Czy to jest strona internetowa, czy to jest sklep internetowy, warto na tej stronie oczywiście utworzyć zakładkę blog i dodawać zoptymalizowane pod SEO wpisy właśnie na blogu, tak? I ta wtyczka, to rozszerzenie do przeglądarki, link oczywiście do wszystkich narzędzi znajdziesz w opisie tego filmu, działa w ten sposób, że wystarczy je zainstalować i w momencie, gdy wejdziesz na swoją stronę na WordPressa, wejdziesz w zakładkę wpisy, utwórz nowy, jesteśmy w oknie tworzenia nowego zoptymalizowanego pod SEO wpisu, to tutaj z automatu pojawi się przycisk Write a Blog. Nie musisz absolutnie instalować żadnej wtyczki na WordPressie, wystarczy, że zainstalujesz właśnie to rozszerzenie do przeglądarki i będąc już w kokpicie WordPressa, będąc właśnie w oknie dodawania nowego wpisu, ta opcja pojawi tutaj Ci się automatycznie. I kliknijmy właśnie tę opcję i zobaczmy, co się stanie. Tutaj wybieramy oczywiście język polski, tworzymy wpis w języku polskim i tutaj należy wpisać temat, tytuł naszego zoptymalizowanego pod SEO wpisu, jaki ma nam napisać sztuczna inteligencja, tak? Jeśli jesteś w takim miejscu, że nie wiesz, na jakie tematy, pod jakie frazy kluczowe pisać wpisy na swoim blogu, no to możesz oczywiście wykorzystać w tym celu ChatGPT i tutaj masz przykładowy prompt. Ten prompt również znajdziesz w opisie tego materiału i tutaj właśnie masz prompt mój. Wciel się w wybitnego specjalistę SEO z 5-letnim stażem. Podaj 5 pomysłów na artykuły blogowe dla strony firmy świadczącej usługi pomocy drogowej autoholowania, tak? Zawrzyj w tytułach tych wpisów frazy pomoc drogowa, laweta. Więc ja chcę pozycjonować stronę firmy usługodawcy, który właśnie ma taką usługę pomoc drogowa, autoholowanie, laweta. I zobacz, mamy tutaj świetne 5 pomysłów na wpisy, tak? Teraz możemy sobie oczywiście skopiować taki oto dany tytuł wpisu. Wchodzimy sobie w tworzenie nowego wpisu i tu po prostu wklejamy. I wystarczy, że klikniemy Generate i dosłownie kilkanaście sekund i sztuczna inteligencja właśnie dzięki temu rozszerzeniu ChatSonic stworzy nam dobry, świetny nawet bym powiedział, zoptymalizowany wpis pod SEO. I tak właśnie wygląda ten wpis. Mamy tutaj jego podgląd, mamy tytuł, wpis jest sformatowany, mamy tutaj nagłówki. Nie mamy co prawda różnych wypunktowań, wyboldowań, ale to też zależy od tematu, tak? Mamy tutaj nagłówki i teraz wystarczy kliknąć Insert on Page i już ten wpis, zobacz, z automatu ląduje na naszym blogu na WordPressie. Oczywiście ja więcej tego typu narzędzi pokazuję, omawiam krok po kroku w moim kursie SEO, pozycjonowanie stron internetowych. Link do tego kursu w opisie tego filmu na mojej stronie eakademia.online. A jeśli jeszcze nie masz swojej strony internetowej albo jesteś na etapie tworzenia strony czy też sklepu na WordPressie, to również zapraszam Cię właśnie na mój kurs WordPress, czyli jak stworzyć stronę lub sklep internetowy dosłownie w kilka godzin. I tutaj oczywiście dodając ten wpis jeszcze trzeba zadbać o inne rzeczy, trzeba oczywiście dodać metatytuł, metaopis, kategorie. To wszystko oczywiście może Ci stworzyć właśnie sztuczna inteligencja. Możesz na przykład właśnie tutaj przekopiować taki oto prompt. Napisz mi metadane, metatytuł i metaopis dla wpisu, dwukropek i tu wkładziemy w nawias kwadratowy właśnie to, co nam sztuczna inteligencja ChatGPT pokazał. Klikamy tutaj właśnie opcję dalej i mamy już tutaj gotowy metatytuł i metaopis do wklejenia właśnie w edycji tego wpisu. ChatGPT też oczywiście tutaj tak jakby zargumentował, dlaczego takie, a nie inne wybrał meta nam dane, tak? Więc to był ChatSonic. Link oczywiście do ChatSonic w opisie tego filmu. ChatSonic jest też nie tylko przy rozszerzeniem do przeglądarki. On ma dużo, dużo więcej przydatnych funkcji, o których mówię w moim kursie, który się właśnie tworzy, kurs AI dla małych i średnich przedsiębiorstw, ale ten moduł z rozszerzeniem ChatSonic będzie też dostępny w moim kursie właśnie SEO, tak?
I przechodzimy do kolejnego narzędzia, bardzo dobrego narzędzia, mało znanego, Gravity Write. I to jest narzędzie, które ma swoją też wersję darmową, możesz wypróbować. Bodajże do 2000 słów wygenerowanych to narzędzie może Ci stworzyć właśnie świetne wpisy na Twojego bloga, który będzie pozycjonował czy to Twoją stronę internetową, czy to Twój sklep internetowy. I zobacz, mamy tu zakładkę Blog Tools i zobacz, ile tu jest, ile tutaj jest podzakładek, ile tutaj jest narzędzi. Troszkę to jest taki przerost formy nad treścią. Niektóre te narzędzia są po prostu powielone, ale teraz pokażę Ci mój ulubiony sposób, jak tutaj tworzyć wysokogatunkowe, dwa sposoby, wysoko takie, że tak powiem, gatunkowe, merytoryczne, mięsiste, dobrze skonstruowane wpisy na bloga, Twojego firmowego bloga, który będzie pozycjonował czy to Twoją stronę, czy to Twój sklep. Mamy tutaj coś takiego jak blog outline. I blog outline tworzy nam konspekt. Najpierw stworzymy sobie konspekt takiego zoptymalizowanego po SEO wpisu. Oczywiście tutaj należy najpierw wpisać tytuł danego wpisu, na jaki temat będziemy tworzyć ten wpis. I te pomysły, tak jak mówię, ChatGPT tutaj mi już generuje. Kolejne 5 pomysłów poprosiłem i wklejam teraz ten pomysł. Tutaj właśnie enter your blog topic i klikamy create content. I zobacz, tutaj nic nie będę przyspieszał, w jaki sposób, jak szybko to narzędzie działa. Dostaję bardzo dobry konspekt pod wpis SEO właśnie na mojego firmowego bloga, tak? Mamy wstęp, mamy tutaj nagłówki, wszystko subnagłówki, tak? Więc jest to bardzo, bardzo dobry kontekst. Konspekt, przepraszam, który za chwilę sobie właśnie przekopiujemy do kolejnego tutaj narzędzia, które się nazywa blog content, tak? Mamy też, zobacz, sekcję FAQ, zakończenie. Tutaj jest taki właśnie przycisk copy i wchodzimy po kliknięciu właśnie copy w zakładkę blog content i tutaj wklejamy sobie właśnie ten konspekt. Mamy zresztą tu napisane blog outline here i tutaj tytuł tego wpisu wkleimy w tym miejscu. Stąd możemy wykasować. More settings, tak? Więcej ustawień. Tutaj pamiętaj, aby właśnie był ustawiony język polski. Jeśli nie jest ustawiony język polski, tutaj w ustawieniach Gravity Write oczywiście możesz ustawić. To narzędzie SEO jest w ogóle mega pożyteczne, nie tylko jeśli chodzi o tworzenie zoptymalizowanych pod SEO wpisów. Jest również bardzo przydatne, jeśli chodzi o planowanie, tworzenie kontentu do social media. To narzędzie omawiam bardzo dokładnie w moim kursie, który właśnie tworzę. Kursie AI dla małych i średnich przedsiębiorstw. Praktycznie, tak jak to umiem, po prostu krok po kroku, bez lania wody. Nie musisz wiedzieć, od którego roku sztuczna inteligencja istnieje. Krok po kroku, jak ja po prostu wykorzystuję AI, co mi zaoszczędza setki godzin i zarabia mi, skaluje mi biznes, tak? Także to narzędzie Gravity Write szczegółowo omawiam właśnie w moim kursie AI. Między innymi to narzędzie. A w moich kursach właśnie WordPress oraz kursie SEO pozycjonowanie stron omawiam to narzędzie dokładnie pod kątem właśnie tworzenia zoptymalizowanych treści pod SEO, które pozycjonują stronę i sklepy właśnie internetowe. Dobrze, wróćmy do tego narzędzia i zobaczmy, co my tu mamy. Mamy ton, możemy wybrać ton. Ustawmy właśnie ten ton przyjacielski. Język mamy ustawiony polski. Mamy konspekt, mamy tytuł, możemy kliknąć Create Content i zobaczmy, jak to szybko działa. Zobacz. Tutaj się nic nie zacina w przeciwieństwie do ChatGPT. Są takie wtyczki jak m.in. AIPRM, która potrafi się zaciąć, tworząc właśnie treści pod SEO w ekosystemie czatu GPT. Natomiast tutaj zobacz, ja sobie ględzę, gadam, a tutaj się wszystko tworzy. Tworzy się bardzo szybko, tu się nic nie zacina. Naprawdę bardzo dobre narzędzie. Wersja płatna tego narzędzia do 50 tysięcy słów zaczyna się od... Znaczy zaczyna się, na dzień dzisiejszy kosztuje $19. I zobacz, 50 tysięcy słów, możemy wykupić taką subskrypcję na miesiąc. Ja z tego narzędzia nic nie mam, nie mam żadnego linku afiliacyjnego, więc to jest moje czyste takie polecenie. Możemy wykupić taką na miesiąc taką subskrypcję na 50 tysięcy słów za $19 i natworzyć tych wpisów tutaj na naszym blogu, na WordPressie w szkicach i później sobie na przykład codziennie publikować, tak? Dobrze, wróćmy sobie tutaj do tego naszego narzędzia Gravity Write. Mamy świetny, zobacz, wpis zoptymalizowany, sekcja FAQ, nagłówki, subnagłówki, wypunktowania. To wszystko tutaj naprawdę wygląda bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście takie wpisy przed publikowaniem ja jeszcze czytam, żeby no, ten human touch, ten dotyk ludzki jednak musi tutaj być, musimy to kontrolować. AI nam pomaga, ale nie zrobi tego w taki sposób, w jaki robi to człowiek. Tutaj też oczywiście z tego poziomu możemy to edytować, możemy na przykład pogrubić, możemy też tutaj wstawiać
Inne rzeczy. Możemy na przykład robić linkowania, tak? Linkować zewnętrznie czy wewnętrznie. Mamy tutaj insert link, tak? Więc to wszystko działa. Gdy taki wpis jest gotowy, możemy sobie taki wpis tutaj po prostu pobrać albo skopiować. Kliknijmy tutaj opcję copy, wchodzimy sobie tutaj na naszą stronę internetową. Wpisy, utwórz wpis i dodajemy taki wpis. Oczywiście taki wpis należy też uzupełnić, tagi, najeżyć odpowiednio słowami kluczowymi, dodać do kategorii i tutaj oczywiście uzupełnić też metadane, metatytuł i metaopis. I zobacz, wcześniej pokazywałem Ci, jak wygenerować metadane, metatytuł, metaopis przy pomocy ChatGPT, a tutaj w tym narzędziu Gravity Write mamy to. Skopiuję sobie teraz tytuł mojego wpisu i zobacz, tutaj mamy SEO Tools i mamy opcję Meta Title and Descriptions. Wchodzimy właśnie w tę opcję i tutaj możemy sobie właśnie wkleić tytuł naszego wpisu. Klikamy Create Content, upewniając się, że mamy tu ustawiony język polski. I zobacz, mamy ile propozycji po 10 propozycji. Mamy 10 propozycji na meta tytuł i tyleż samo na meta opis. Możemy sobie wybrać. Zobacz, jak to się wszystko tutaj szybko dzieje, tak? Jest to bardzo, bardzo szybkie narzędzie. Link oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu i zapraszam Cię na moje kursy, na kurs WordPress i kurs SEO, pozycjonowanie stron internetowych. I nie pogniewam się, jeśli oczywiście kupisz jakieś kursy w moim pakiecie, ponieważ do każdego pakietu od dwóch kursów, czy to kupisz dwa kursy, czy to kupisz trzy kursy, dostaniesz moją książkę, której jestem współautorem. Oraz oczywiście nie muszę mówić, że jeśli kupujesz pakiet, to płacisz dużo, dużo mniej. I czas na kolejne narzędzie. Kolejne narzędzie to seowriting.ai. Na temat tego narzędzia nagrałem na moim YouTubie dedykowane wideo. Znajdziesz je właśnie pod takim tytułem, jak pozycjonować stronę dzięki AI. Narzędzie seowriting.ai. I jest to świetne narzędzie. Ono ma swoją wersję darmową. Możesz je przetestować. I to narzędzie właśnie pozwala Ci dosłownie w kilka również kliknięć stworzyć na Twojego bloga wpis, świetnie zoptymalizowany i również to narzędzie dodaje do Twojego wpisu grafiki stworzone przez AI. To jest jeden z moich blogów, który prowadzę już od dobrych kilku lat, facetformie.pl i tutaj właśnie sobie ustawiłem dodawanie takich wpisów przez właśnie narzędzie SEO Writing i zobacz, to narzędzie wygenerowało mi wpis i oprócz tekstu mamy tutaj także wstawione zdjęcia z YouTube'a, mamy cytaty, mamy także zdjęcie nie tylko wyróżniające, ale mamy też zdjęcia we wpisie. Zobacz, w tym narzędziu mogę ustawić, ile chcę, aby to narzędzie dodało mi zdjęć we wpisie, ile chcę, aby dodało mi filmów we wpisie. Mamy tutaj też tabelę, mamy tekst wyboldowany, najważniejsze rzeczy, tak? Więc jest to naprawdę świetne narzędzie. Oczywiście, jeśli dany film nie pasuje za bardzo do kontekstu mojego wpisu, aczkolwiek to narzędzie dobrze sobie z tym radzi. Jeśli tutaj mamy na przykład film o jodze, to te filmy naprawdę są dobrze zrobione w kontekst. Wpisują się dobrze w kontekst, tak? Oczywiście mogę edytować, gdybym chciał na przykład wstawić inny film, wstawić swój film. Mogę w tym narzędziu wybrać ilość znaków. Zobacz, ja scrolluję ten wpis, a ten wpis się dalej ciągnie, no tutaj jak gil z nosa, tak? Do ziemi. Zobacz, on jest powyżej 2000 słów i takie wpisy mają szansę właśnie trafić na pierwszą stronę w Google, tak? Więc jest to dobre narzędzie. I tutaj też możemy sobie zaplanować nawet do 100 wpisów do przodu w tym narzędziu, w wersjach płatnych. Możesz sobie zaplanować, że na przykład codziennie to narzędzie będzie dodawało Ci nowy wpis na Twojego bloga. I tutaj ja to właśnie zrobiłem. Zobacz, są tutaj wpisy dodawane codziennie. Mamy 6 marzec, 5 marzec, 4 marca, 3, tak? Ustawiłem sobie, aby to narzędzie codziennie dodawało do mojego bloga wpis, więc jest to świetne naprawdę narzędzie, które automatyzuje bardzo tutaj działanie. I kolejnym narzędziem, z którego również korzystam, polskich twórców, jest to narzędzie CopyMate. Na temat narzędzia CopyMate również nagrałem dedykowane 20-minutowe wideo na moim kanale na YouTubie. Znajdziesz to wideo właśnie pod takim tytułem i to narzędzie również posiada integrację ze stroną na WordPress, więc możesz właśnie w CopyMate zaplanować publikację wpisów na Twojego bloga
na tyle dni do przodu, na ile chcesz, tak? Tutaj również możesz tworzyć wpisy właśnie dzięki czatowi GPT. Tutaj mamy właśnie cennik. Plany zaczynają się już od $29 miesięcznie i w tej cenie tutaj mniej więcej mamy 10 artykułów na miesiąc. Korzysta tutaj właśnie CopyMate z najnowszej wersji czata GPT, czyli wersji czwartej. Mamy właśnie integrację z WordPressem. Możemy właśnie tworzyć w kilku językach nasze wpisy. I co bardzo ważne, jeśli na przykład twoja firma pozycjonuje stronę zawodowo, tak? Obsługujesz klientów. Być może masz usługę abonamentową, tak jak ja, że w danej kwocie miesięcznie zobowiązujesz się do publikacji ileś tam wpisów na firmowym blogu, to w CopyMate możesz tym wszystkim zarządzać z jednego miejsca, tak? Dajmy na to, masz takich pięć firm, którym publikujesz artykuły po SEO. To nie musisz się logować na WordPressie danej strony, aby opublikować wpis. To wszystko możesz robić z poziomu strony CopyMate. Zobacz, ja tutaj mam pięć stron internetowych, które mają właśnie integrację z CopyMate i z poziomu CopyMate właśnie tworzę, planuję publikację wpisów na tych właśnie stronach. Wszystko dzieje się w CopyMate, więc wszystko jest w jednym miejscu. Nie musisz logować się do WordPressa. Na każdej stronie wklepać tych, wszystko dzieje się tutaj właśnie z automatu, z jednego miejsca. Mamy też podsumowanie artykułów. Link oczywiście do CopyMate w opisie tego filmu. W CopyMate mam link afiliacyjny, więc będzie mi miło, jeśli kupisz właśnie z mojego linku to narzędzie. Także daj znać w komentarzu, jakich ty innych narzędzi korzystasz przy pozycjonowaniu stron opartych właśnie o AI, sztuczną inteligencję. Jeśli ten materiał podobał się, koniecznie subskrybuj ten kanał i zapraszam cię oczywiście na moją stronę eakademia.online. Link do mojej strony w opisie tego filmu. Znajdziesz tam właśnie moje autorskie kursy. Do następnego wideo, trzymaj się, cześć!